Witam Was na moim kanale. W tym odcinku zaprezentuję małą i poręczną młotowiertarkę na akumulator o napięciu 12V. Jest to, jak widać po opakowaniu, taka mini młotowiertarka firmy Parkside, model PBHA12A1. Wiertarka posiada uchwyt na wiertła SDS+, ale w zestawie mamy dodatkową, samozaciskową głowicę wiertarską, w którą możemy montować zwykłe wiertła do drewna, metalu lub bity do wkręcania wkrętów. Należy jednak pamiętać, aby nie używać jej do wiercenia z udarem. W walizce mamy instrukcję, 4 wiertła, 2 do betonu, 2 do drewna oraz 4 bity do wkręcania wkrętów. Ładowarką w zestawie naładujemy nasz 2 Ah akumulator w 60 minut. Akumulator ten jest kompatybilny z innymi elektronarzędziami z nowo powstałej serii X12V Team. Pytanie tylko, kiedy będą dostępne same body bez akumulatorów. Prędkość obrotowa wiertarki to maksymalnie 900 obrotów na minutę, co możemy regulować spustem. Samo urządzenie posiada przełącznik kierunku obrotów oraz przełącznik wiercenia zwykłego na wiercenie z udarem. Na górze są 3 lampeczki informujące nas o stanie naładowania baterii podczas pracy. A jeśli będziemy pracować w zaciemnionym miejscu, obszar pracy doświetli nam lampka LED. Z racji niedużej mocy oraz wymiarów, producent zaleca nie wykonywać otworów o większych średnicach niż 10 mm w betonie czy to w drewnie oraz 8 mm w stali. Wiertarka jest bardzo lekka, waga około 1400 gram. Kiedy trzymam ją w dłoni, wydaje mi się, że mam jakieś body od wkrętarki bez akumulatora. Do testu użyję firmowych wierteł do betonu DeWalta oraz Boscha o średnicy 6 mm.
Podsumowując, myślałem, że wiertarka ta o mocy 1 joula jest bardzo słaba, jednak jestem pozytywnie zaskoczony. Sprawdzi się na pewno podczas pracy w bardzo miękkich materiałach, przy pracach, w których nie jest nam potrzebna duża siła, a potrzebna nam jest lekka, poręczna, mała wiertarka, na przykład do pracy gdzieś na drabinie. Jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę silną młotowiertarkę, zapraszam do obejrzenia mojego filmu o akumulatorowej młotowiertarce firmy Erbauer. Link wyświetla się powyżej. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, to pomaga mi dotrzeć do większej ilości widzów. Ja Ci dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam, cześć.